Tutaj mniej więcej widać efekty wypchniętych katalizatorów. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze mata się nie wydostała, ale na tym dolnym już pięknie widać, jak wydostała się mata z katalizatora, ile on jest wypchnięty. On powinien być tam w głębi obudowy. Kolejny jest wypchniętą. I tutaj też. Co jest najgorsze, w tym przypadku będzie to widać. One wszystkie dotknęły się do obudowy, ale ten tutaj dotknął się do obudowy i już popękał. Ten katalizator niestety dalej się nie nadaje. Tego też będziemy musieli zweryfikować. Przez to, że wypchnęły się bardzo blisko tutaj, w tym miejscu znajduje się obudowa. I te katalizatory po prostu w momencie, kiedy dotykają czegoś metalowego, to pękają. Także tu jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Uszkodzone katalizatory, postaram się Wam to zbliżyć. Tak. Widać, jak daleko się one wypchnęły. No i niestety to, co tutaj następuje, to jest uszkodzenie się katalizatorów o obudowę filtra. No, bo każdy ma jakieś tam mniejsze bądź większe ślady. Teraz spróbuję Wam to nagrać, jak to wygląda w środku, to czym się te katalizatory zapchały, czyli matą z filtra DPF. I jak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że to będzie widać. Wam to zbliżę. Damy jakiś tam drucior. Mata razem ze sadzą tworzy taki. I niestety, teraz mniej więcej możecie zobaczyć, jak to jest grube. Niestety, kończąc myśl, wygląda to tak, że nawet w momencie, kiedy wydmuchacie to od drugiej strony, opadnie to do tłumika ze spalinami, podniesie się, dlatego że ta mata jest dosyć lekka, podniesie się i z powrotem zatka katalizatory. To jest ten pierwszy ester. Ten drugi już częściowo to odpadło, tak? Także kończąc temat tego tłumika, który się tam znajduje, naszym zdaniem, jak po raz kolejny, to jest winowajca całego zamieszania. Niezabezpieczony DPF, źle osadzona ta mata, źle wykonana obudowa. No i tak jak mówiliśmy we wcześniejszych filmach, ta mata, która po jakimś tam czasie w ogóle traci jakby swoje właściwości, DPF zaczyna się wysuwać, dlatego że nie jest niczym zabezpieczony. Mata wydostaje się dalej, tam widzieliście filmy, jak to wygląda, zapycha katalizatory SR i katalizatory SR, które są też niezabezpieczone, wypychają się, uszkadzają obudowę, widzieliście, jak to mniej więcej wygląda, jakie są konsekwencje. Także tutaj jeszcze raz mówię, w momencie, kiedy jakikolwiek filtr od DAF-a macie, czyszczony, nieczyszczony, regenerowany, nieregenerowany, jeżeli nie jest on we właściwy sposób zabezpieczony, bądź w ogóle nie jest zabezpieczony, no skutki czy konsekwencje tego mogą być bardzo przykre. Tutaj na szczęście skończy się na wymianie prawdopodobnie dwóch, trzech katalizatorów, pocięciu całej puszki i tak dalej, wymianie maty i tego filtra DPF. Stosując to zabezpieczenie, oddając ten DPF chociażby do nas, do regeneracji, można tego wszystkiego było uniknąć. Wiem, że te samochody w tej chwili osiągają takie przebiegi, w których należałoby to robić protekcyjnie, także jeżeli ktoś użytkuje DAFy XF 106, zapraszam do nas. Na pewno mały wydatek spowoduje duże oszczędności. Dziękuję.